jeszcze niedawno ścigała się na torach regatowych w konkurencji wagi lekkiej. Teraz szkoleniowiec właśnie w tym klubie Paula Wydrych. Lepiej być wioślarką, czy lepiej być trenerką? Kurczę, trudne pytania. W sumie dla mnie w tym momencie chyba trenerką, aczkolwiek czasem jak tak oglądam zacięte biegi, to sobie myślę, że chętnie bym wróciła chociaż tak się pościgać, chociaż raz. Patrząc na twój uśmiech, jesteś trenerką o twardej ręce, czy raczej o tym miłym uśmiechu? Kurczę, trzeba by zapytać zawodników. Staram się raczej miękko, ale moi zawodnicy dobrze wiedzą, że jak już przegną, to jest ciężko. Ale widząc po charakterze, po zachowaniu niektórych, bo mieszkamy w jednym hotelu, to dosyć głośni są, dosyć tacy żywiołowi, czyżby te treningi... Bo formę mają wysoką. A właśnie. To tylko dlatego. Treningi za słabe były? Za słabe nie. Myślę, że teraz jak mają dużo energii, to znaczy, że dobrze. Kiedy mają być zmęczeni, to są zmęczeni, kiedy mają być wypoczęci, to są wypoczęci, ale w takim razie na zebraniu poruszę kwestię ciszy nocnej trochę bardziej. Kiedy zdecydowałaś się zostać trenerką? To wyszło troszkę z przypadku. W sumie to jest mój drugi sezon teraz. I w sumie jak jeszcze byłam zawodniczką, to myślałam sobie, że fajnie byłoby dalej być, pozostać jeszcze w jakiejś innej formule, może w wioślarstwie. I pomyślałam sobie też, że takie szkolenie młodzieży, bo ogólnie lubię pracę z młodzieżą, byłoby dla mnie idealne. Więc tak z przypadku zrobiłam takie wioślarskie ukolonie i wypadły one dobrze. I później zaproponowali mi w klubie, żebym w takim razie te osoby, które chcą zostać, przejęła. Tak jak rozumiem, trenujecie na Wiśle. Tak jest. W Wiśle jest woda w ogóle, żeby trenować wioślarstwo. Dużo wody. Dużo wody i takiej wody spokojnej. Więc akurat warunki do wiosłowania mamy, myślę, że jedne z lepszych w Polsce. Można rozgrywać zawody na Wiśle, czy raczej nie? Mieliśmy ostatnio regaty Ozon Smoka Wawelskiego. Organizowane z młodych polskich wioseł i raz też organizowaliśmy Mistrzostwa Polski długodystansowe w Krakowie, więc myślę, że jak najbardziej. W Krakowie w ogóle jest, może nie powiem moda, ale czy jest w ogóle taka atmosfera, żeby coś tworzyć fajnego typu właśnie wyścigi wioślarskie? Tak. Mamy dużo chętnych. Jeszcze oprócz naszej sekcji akademickiej mamy dwie uczelniane sekcje, UJ i AG, które też codziennie o 6 rano u nas trenują. Generalnie chętnych raczej nie brakuje. Masz w klubie trenerkę, która jest alfą i omegą, pani Iwona Wójcik, ty troszkę dużo się uczysz od tej trenerki. To była moja pierwsza trenerka, więc myślę, że jak najbardziej część tam podbieram. Tak, korzystam na pewno. Pracujesz w AZS-ie AWF-ie, nie w UKS 93? Nie, ja w AZS-ie. Trenerka Iwona w UKS-ie i w AZS-ie. A ja tylko w AZS-ie. Czyli teraz współpracujecie ze sobą? Zdarza się, że na niektórych biegach łączymy naszych zawodników, tych starszych. Jesteś tu w Kruszwicy prawie miesiąc. Tak. I takie rozstanie z domem nie wpływa źle na ciebie? Nie, bo kocham wiosełka, więc zdecydowanie nie. Ale już nie ukrywam, że sierpień spędzę w trochę większym mieście niż Kruszwica. Nad dużą rzeką. Chyba nawet nie nad rzeką. Jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Jakie plany w tym roku sportowe jeszcze cię czekają? Teraz Mistrzostwa Polski to będzie ostatnia taka główna impreza. Potem sierpień mamy wolny i od września zaczynamy kolejne przygotowania do poszczególnych regat. Tam na pewno zakończenie sezonu z tych takich bardzo istotnych dla zawodników, ale też na pewno trochę zabawy. Myśleliśmy o starcie na Wielkiej Wioślarskiej i zobaczymy, może gdzieś jeszcze. Paulo, życzę tobie jak najwięcej bardzo dobrych wychowanków, aby któryś z nich w przyszłości pojechał na Igrzyska Olimpijskie. To dziękuję bardzo. Mam nadzieję. Sobie tylko mężczyźni rozumieć. Mam jeszcze 3 dziewczynki, zawodniczki. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale jakoś więcej mam chłopaków, tak, to prawda.